Siema, siema, tutaj Kongu, witam was w kolejnym odcinku Minecraft Beta Survival. I się zakrztusiłem i to tak jakoś dziwnie. Dobra. Witam was w kolejnym odcinku. Nie kończyłem wieży, wieża sobie jest, jest brzydka i swoją drogą chciałem was poinformować, że to jest chyba ostatni odcinek z Minecraft Beta Survival. Tak. Seria mi się troszeczkę znudziła, myślę, że wam troszeczkę też się przejadła. Było jej troszeczkę za dużo i myślę, że po prostu koniec. Wypaliła się i tyle. Jeszcze mam do was pytanie, oczywiście jeśli chcecie, żebym kontynuował serię, to znowu poproszę was po prostu o łapki w górę i pozytywne komentarze. Bardziej komentarze, bo one do mnie bardziej przemawiają, ale łapki oczywiście też są bardzo mile widziane, a najlepiej i to oczywiście. Chyba, że macie to w dupie, no to miejcie to w dupie, ale nie dawajcie łapek w dół, żeby powiedzieć, że nie, bo wtedy odbiorę to jakby w inny sposób, tylko w taki, że wam się nie podobał materiał, a nie to, że nie chcecie kontynuacji jakby serii. No, więc jeśli wam się nie podobał, bo nie wiem, bo coś tam, to spoko, ale nie jeśli po prostu, odcinek wam się podobał, ale nie chcecie kontynuacji serii, to wtedy dajecie łapkę w dół, to nie o to mi chodzi. No, ale i tak zrobicie jak chcecie, więc dobra, tak, co robimy w tym odcinku? W tym odcinku będziemy iść gdzieś w pizdu przed siebie, i tyle, jestem sobie na normalu i idę gdzieś w pizdu przed siebie, mam nadzieję, że znajdę coś fajnego, znajdziemy jakieś przygody, mam troszeczkę mało ze sobą jedzenia swoją drogą, mogłem wziąć cholera więcej, wiecie co zrobię? Chyba się kurna cofnę, bo w sumie lepiej to będzie. Teraz czekajcie, znowu muszę wyłączyć tę głupią muzyczkę, bo mnie denerwuje, jest po prostu za głośno, no. Ja nie wiem, co ona, ta muzyczka sobie myśli, że może sobie kurna grać aż tak głośno, że będzie zakłócała dokładnie wszystkie dźwięki, które pochodzą z gry, jak na przykład, nie wiem, plumkanie się w wodzie, kurde, nie wiem, co tam jeszcze może zakłócać, ale na pewno będzie to robić. Mam jeszcze ten kill off i tak dalej, myślę, że wszystko jest okej, mógłbym je też zostawić takie. Ale w sumie dobre, że zostawię ze sobą te drabinki, najwyżej je wypieprzę gdzieś tam w pizdu i jeszcze dalej, czy coś w tym stylu. Na razie sobie teraz wracamy moją zajebistą kolegą, którą nie wiem po co powstała, tak po prostu, żeby była chyba sobie powstała, nie wiem w sumie po jaką cholerę. Beznadziejna jest ta wieża, jest beznadziejna, powinna mieć jakieś takie, nie wiem, powinna mieć lepszy dach, lepsze coś tam, no nie wiem, właśnie nie mam pomysłu jak na wykończenie tej wieży, więc po prostu na razie nie będziemy kończyć tej wieży. Jeśli coś tam kiedyś, to może. Swoją drogą, jeśli chcielibyście kontynuacji serii, bardzo mile widziane jest napisanie, co mam robić, bo ja szczerze mówiąc już właśnie nie wiem, co mam robić w tej serii. To jest jednym z powodów tak naprawdę, dla których przerywam tę serię tak naprawdę, no bo cholera jasna, nie mam zielonego pojęcia, co ja mam do cholery robić. Czekajcie, wezmę może troszeczkę więcej tego, myślę, że troszeczkę więcej też mogę wziąć tutaj. Może się to przydać, myślę, że weźmiemy sobie cały stack takiego czegoś. Można by sobie zrobić właściwie ten, a właśnie, może sobie po prostu zrobić skórzaną zbroję. Już żeby aż tak nie przesadzać, bo mam mało żelaza, to po prostu skórzaną zbroję sobie zrobię i tyle. Coś tutaj chciałem jeszcze stąd wziąć. Co ja chciałem stąd wziąć? Bo coś chciałem wziąć. Na pewno skórę, ale coś jeszcze. Po coś tutaj kurde szedłem, czekajcie. A wiem, mięso. Chciałem zrobić, znaleźć sobie więcej żarcia. Dobra, myślę, że tyle mi styknie. Tyle żarek, a najwyżej się coś wyrzuci, czy coś w tym stylu, zobaczymy. Tutaj jest crafting. Crafting, cześć craftingu. Robimy ci tak, hop. I jest jedno. Teraz robimy sobie tak. I jest ślicznie tak. Teraz robimy sobie tak. Tak. I teraz robimy tak. I oczywiście tak. Dobra, no to teraz to sobie zakładamy. Pięknie będę miał całą super ekstra śliczną zbroję. I ciśniemy sobie pierdut. Dobra, zajebiście. Teraz idziemy, gdzie my teraz idziemy? Teraz idziemy może gdzieś znowu tam w pizdu, tam pojedziemy tą kolejką, czy gdzieś tam, bo w sumie nie wiem, gdzie mógłbym iść, ale w sumie kolejką już jechaliśmy dwa razy w tym odcinku, więc już nie chce mi się jechać trzeci raz, więc pójdziemy sobie w inną stronę. Pójdziemy sobie w stronę tamtą. Tutaj mamy takie piękne wyjście za mój teren. Więc idziemy, mam nadzieję, że wszystkiego mi starczy, żarcie mam, zbroję mam, w sumie narzędzia mam. Myślę, że wszystko będzie naprawdę zajebiście, że wszystko wyjdzie fajnie. Mam nadzieję, że znajdę jakieś fajne miejsce, może na jakiś nowy domek, może znowu przeprowadzka, może wtedy znajdę jakieś chęci do gry znowu, bo będę wiedział, nie wiem, co robić, może jakąś farmę, może coś tam, zbudować jakiś fajniejszy domek. W sumie nie wiem, nie mam pojęcia. W sumie mógłbym zbudować jakiś domek, ale czy ja wiem, czy mi się chce taki domek budować? Musiałbym mieć naprawdę jakiś albo fajny pomysł, albo
albo nie wiem co. No i cholera jasna, serio, już się robi noc. No to naprawdę zajebiście. Ten mogłem w sumie ze sobą wziąć, jak to się nazywa? Mogłem ze sobą wziąć łóżko, ale wydaje mi się, że po prostu zaraz sobie stworzę łóżko i wszystko będzie w porządku. I pójdziemy spać, znowu pójdziemy spać. Mam nadzieję, że nie obudzi mnie, nie obudzą mnie żadne potwory, ale bardzo możliwe jest, że tak będzie niestety. Chodź tutaj, pało. Tylko jedno mi dajesz, powinienem cię za to zabić. Ty mi dajesz dwa. Jebut. Oh yeah baby. Ślicznie w sumie. Pięknie, cudownie. Dobra, wbijamy sobie tutaj. Tak to będzie wyglądało. Ty tutaj sobie idziesz, nie wiem, spać. W sumie tutaj mógłbym sobie postawić coś takiego, żebym wszystko widział. Raz, dwa, trzy, cztery. Dlaczego ja tego kurna nie zrobię od razu tutaj, tylko sobie... A, nieważne. Dobra, crafting. Dobra, niech będzie tutaj. Robimy raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Mamy łóżko. Łóżko, które stawiamy tutaj. I idziemy spać. Z mieczem w ręku. Mam nadzieję, że nic mi się tutaj nie pojawi. Uwaga. Haha. Udało się. Dobra, w takim razie zgarniamy manatki. Idziemy w dalszą podróż. Let's go, let's go, let's go. Na pewno mamy tutaj... Oh fucking shit, dlaczego ja wyszedłem? Nie wiem. Chcę sprawdzić, czy na pewno mam normal. Na pewno mam normal, więc lecimy. Dobra, wychodzimy sobie tędy, tutaj wszędzie szybko idziemy. Mam nadzieję, że znajdę tutaj coś fajnego. Może coś takiego znajdę, nie wiem. Zobaczymy. Szczerze mówiąc, nie wiem nawet, czego ja szukam. Bo to jest w sumie, jeśli bym wiedział, czego szukam, byłoby mi prościej. Ale tak naprawdę to ja nie wiem, czego szukam. Po prostu idę sobie gdzieś w pizdu. I mam nadzieję, że po prostu coś znajdę. No, ale czy znajdę, to trudno powiedzieć. Swoją drogą, tutaj na wszelki wypadek będę sobie miał kordy. Jakbym chciał wrócić, to później zawsze będę mógł sobie sprawdzić. Tutaj widzę trzcinę. Ale czy mi ta trzcina jest potrzebna? Pi, chyba raczej nie za bardzo. Dobra, pójdziemy gdzieś tam, zobaczymy. Tam widzę jakieś fajne górki. Może tam właśnie na tej górze coś będzie. Trzeba będzie niestety dość sporo przepłynąć. Nie lubię pływać w tej grze, no ale cóż, no nic na to niestety nie poradzę. No bo nie ma jak dojść. Znaczy może ewentualnie tam by się jakoś dało dojść, ale to i tak było za bardzo naokoło i po prostu nie opłacałoby mi się to. Więc weźmiemy łóżko w dłoń i idziemy. Płyniemy z łóżkiem. Hop, hop. To łóżko działa jak wiosło. Hej ho, hej ho, do pracy by się szło, hej ho, hej ho, hej ho. Dobra, ciśniemy, 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 ciśniemy. Jakoś mam strasznie dużo energii do nagrywania tego odcinka, chociaż w sumie nie wiem, co ja bym chciał tutaj robić, więc to jest problematyczne. Mógłbym ją spożytkować, na przykład jakbym wiedział, co chcę zbudować, to mógłbym ją spożytkować w jakiś fajny sposób, a tak to naprawdę nie wiem. Ten po prostu spożytkuję ją, jak na przykład zabiję jakiegoś potwora, znajdę potwora i zabijając go na przykład właśnie spożytkuję moją energię na zabijanie, albo na zabijanie świni, chodź tu świnio. I will kill you! Wee, wee, wee! Dobra, zabiłem ją. Ale czy ja wiem, czy to mi jest potrzebne, szczerze mówiąc, chyba nie za bardzo. Gdzie tam idę? Tam to mi się nie chce. O, widzę, patrzcie, jakieś zajebiste kaktusy. Hop, hop, hop. Hop, czekajcie, zejdę tutaj, żeby nie tracić w sumie zbroi, bo później utracę zbroję i ten. Będzie fajnie, nie fajnie. Widzę, że tam za dużo to nie ma. Tam jest kaktus i kwiatek chyba czerwony, tak mi się wydaje. No cóż, zobaczymy, co tam jest. Tam widzę trzy kwiatki są czerwone, czyli w sumie są tutaj cztery, plus do tego jeszcze... O, dobra, pojawiają się jakieś tam wyspy. Już się bałem, że tutaj zaraz będzie jakaś ta... jakaś po prostu taka zwykła wyspa, taka malutka i reszta to będzie po prostu wpis do ocean. No i z tego co widzę, nawet świnki tutaj sobie mieszkają, więc w sumie może tutaj być naprawdę przytulnie i da się wyżyć. O, patrzcie, tam naprawdę są cztery kwiatki. What? O, a tu są dwa kwiatki, ale pewnie kaktus zasłaniał jeden. Widzę, że tam jest jakaś fajna... Jakaś fajna wysepka, więc sobie tam pójdziemy. Gin, pało. Oczywiście nie chcę jej zabić, bo w sumie nie mam po co jej zabijać, bo mam naprawdę dużo ze sobą jedzenia, więc jedzenie jest mi w tym momencie zbędne tak naprawdę. Czekajcie, popatrzmy, co my tutaj mamy. Tutaj widzę, coś sobie lata, chodzi, ale dobra, na razie sobie idziemy. Może gdzieś tutaj wejdziemy do jakiejś fajnej jaskini, ale na razie chciałbym po prostu iść... iść tutaj, może znajdę jakiś fajny dół, czy coś w tym stylu, czy jakąś po prostu jakieś fajne wejście do jaskini. A nie tak, że się będę musiał kopać, czy coś w tym stylu. Bo zawsze, zawsze lepiej po prostu znaleźć jakąś fajną jaskini, niż się do niej kopać, kurna, używając F3. Bo to jest bez sensu. I czuję się, jakbym cheatował w tym momencie. Ale kurde, tutaj jest fajnie, naprawdę tutaj jest fajnie.
Czy ja tutaj mogę coś zrobić? Czekajcie. Hopsa! Plum! Nie, tutaj w sumie nie jest aż tak zajebiście, jakby mi się wydawało na początku. Jak mi się wydawało, a nie jakby mi się wydawało, jak mi się wydawało na początku. Nie, dobra, to idziemy dalej. To nie jest to, czego szukam. Chociaż sam nie wiem, czego szukam, ale wiem, że to znajdę. I have to find it. But I don't know. Kurde, nie mogę się wysłowić. Czy mi się uda? No kurna, nie wiem, dobra. Chciałem jakoś ten, ale nawet nie, nawet słabe mówienie po angielsku mi źle wychodzi, więc no, do dupy, no. No jestem beznadziejny po prostu. Dobra, idziemy sobie dalej. Tutaj sobie zrobię schodki i idziemy sobie tędy może. Gdzieś tutaj jestem takim Tarzanem teraz. Hopa, hopa, ale jestem, ale ze mnie Tarzan. Hop, hop, hop. Hop. Hop, oh fucking hell. Hop. Dobra. Tutaj widzę jakieś fajne rzeczy są. Dobra, spadamy. Au. Ale w sumie nie, też nie jest tutaj aż tak fajnie, jakby mi się wydawało na początku. Jak mi się wydawało na początku? Co ja z tym jakby mi się wydawało? Nie wiem. Czy są tutaj jakieś potworki miłe? Tutaj są jakieś miłe potworki, może by tutaj do nich ze... O ty szujo! O fucking hell! O cholera! No, umieraj. O ty pało! Dwa są! Shit, shit, shit! Dobra, zabijam jednego. Chodź tu pało. O ty pało. Dawaj, 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 zabijecie, zabijecie, zabijecie. Kolejny! Nie! Nie, stop, 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 stop. Dobra, czekajcie, robimy tak. Zmiana planu. Jakby co, to będę mógł zjeść. Dobra. Teraz muszę sobie ułatwić tutaj robotę. Dobra, lecimy. YOLO! Ba. No nie, dlaczego nie mogę trafić? Ale ze mnie pała. Dobra, jemy od razu, jemy od razu, jemy. Dobra, pierdzielamy się. Dobra, jakoś mi się udało tutaj ogarnąć. O, tutaj jeny. Co tutaj tyle kostków było? Ja pierniczę. Nie wziąłem łuku. Cholera, mogłem rzeczywiście wziąć łuk. Byłoby prościej. No ale dobra, jeszcze tyle strzał zdobyłem, już 6 strzał zdobyłem, no to cholera. Dobra, nieważne. Zobaczymy, co my tutaj mamy, bo widzę tutaj jakoś przedłużenie tej jaskini, ale za dużo tutaj nie ma. Czyli po prostu zapiłem sobie kostki, bo tak, bo w sumie czemu nie, jolo. Dobra, w takim razie idziemy dalej, skoro tutaj nic nie ma. Może znajdę gdzieś to, czego szukam, gdzieś indziej. Nie wiem gdzie. Ale wiem, że gdzieś w tę stronę na pewno to znajdę. Dobra, idziemy sobie dalej. Wszędzie są tylko kurde plaże. Nie może być jakichś fajnych gór, kurde blacha? Ja bym chciał naprawdę znaleźć jakieś takie zajebiste góry. Byłoby naprawdę zajebiście. Dom, 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 dom. Dobra, wejdziemy sobie tutaj na tę górkę. Może z tej górki zobaczymy jakieś fajne góry. Bo to właściwie to, tak jak mówię, no to jest tylko górka, a nie góra. Więc to jest takie pri, pri, pri. No. Dokładnie tak. Idziemy sobie tędy. No i z tego co widzę, to za dużo to tutaj nie ma. Drzewa i wzniesienie. No ale dobra, może rzeczywiście jak wejdę gdzieś tutaj jeszcze wyżej, to dostrzegę stąd jakąś górę. Może jak wejdę na te drzewa, byłoby fajnie wtedy. Uwaga. Wbiłem. Może wejdę tutaj, bo to drzewo jest wyższe. Hop, 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 hop. W sumie jest fajnie. Naprawdę jest zajebiście. Tylko czekajcie. Co by tutaj zrobić? To jest drzewo. Dobra. O! Fuck! Dobra, nie o to mi chodziło. Troszeczkę. Dobra, wpierdzielę sobie takie coś. Zobaczymy, czy tutaj mamy jakieś potworki. Zabiję takiego kurczaka. Co mi tutaj będzie żył? Nie lubię jak... O cholera, jak się przestraszyłem tej owcy. Za to cię obedrę ze skóry. No tak naprawdę to z wełny. O kurna, tutaj są jakieś fajne rzeczy. Wydaje mi się, że tutaj jest naprawdę, naprawdę zajebiście. Tutaj się unoszą takie rzeczy. Kurde, fajnie tu. Tutaj naprawdę można sobie zrobić kolejno... Pająk! Przecież jest dzień, Pausztajnie! Jest dzień! Do jasnej cholery! Nie zna za to. Nie umie grać w Minecraft, tej kurde gra. Przecież pająki nie mogą atakować w dzień. Ech. O kurna, to jest naprawdę zajebiście. Ale jajca, to jest bardzo podobna sytuacja do tego, w czym ja żyję. Czyli taka się zrobiła naprawdę taki fajny parczek w miejscu pod górami. Kurna, to jest naprawdę zajebiście, mógłbym tutaj żyć. Zrobić sobie jakiś fajny mały domek. I tutaj bym miał sobie swoje podwórko. Byłoby zajebiście, tutaj by był problem z tymi, z potworkami tak naprawdę. No ale dobra, tutaj myślę, że jakoś by się dało radę przeżyć. Nie to chciałem zniszczyć, pało.
Dobra, hops. I zobaczymy, jak to tutaj by wyglądało. No tutaj trzeba by wszędzie dać jakieś te... jak to się nazywa? Jakieś płotki. Ale myślę, że dałoby radę. Cholera. Tutaj, wiecie co? Wezmę sobie kordy. Obczaję sobie kordy. No i jak będę chciał, to po prostu tutaj wrócę. Może nawet zrobię... Fucking hell. Nie o to mi chodziło. F1 i teraz rób... Teraz rób screena. Arg. Dobra, zrobiłem sobie screena kordów, więc lecimy sobie dalej. Mam nadzieję, że znajdę coś lepszego, bo to naprawdę zajebiste. Gdybym nie miał tamtego, gdybym tutaj pierwszy raz przyszedł, powiedzmy, zanim się tam osiedliłem, to naprawdę osiedliłbym się tutaj. Co było w sumie fajne, bo tutaj jest naprawdę zajebista sytuacja, tylko że znowu to było to samo. Zero odmiany. Chciałem w jakiejś przy jakichś ogromnych górach sobie... zacząć żyć, no ale z tego co widzę, to widzę jakieś kurna wydmy tylko. Wydmy, na których rosną kaktusy. Zajebiście. That's I'm loving. No i zobaczymy w sumie. Tam nic chyba nie ma. Cholera. Co mi ten awast tutaj wypierdzielaj. Dobra. Lecimy sobie dalej, czekajcie momencik. Tutaj sobie obczaję tylko. Dobra, polecimy sobie tam. O, cholera, robi się noc. Skoro robi się noc, to co robimy w nocy? W nocy najpierw, przed tym jak zapadnie noc, idziemy. Czy to jest ta... jak to się nazywa? Klej. Jak to się nazywa? Klej. Glina. To jest glina. Damn, glina, to fajna rzecz. Tylko cholera zajmuje straszliwie dużo miejsca, niestety. Aha, ale za dużo to jej tutaj nie było, więc za dużo miejsca to nie zabrała. Erg. No cóż, a się ucieszyłem, że znalazłem glinę, ale dwa bloki z tego zrobię może. Pozdro. Dobra, wbijamy sobie tutaj w takim razie. No, tutaj robimy tak i dokładnie taka sama sytuacja jak poprzednio, czyli tutaj robimy tak. Tutaj teraz bierzemy to do ręki, robimy tak. O, może być. Dobra, idziemy spać. Mam nadzieję, że nic mnie tutaj nie obudzi. Dobra, udało się przespać. Nie wierzę. Dobra, to idziemy dalej. Wow, fucking hell! Co to za gunwo? Jakaś krowa mi tutaj przed wejściem mnie wystraszyła. Ja pierniczę. Że mnie krowa tak wystraszyła, to jest troszeczkę przesada. Tutaj wydaje się fajnie. Hops. O, damn. Jaki kozak. Fuck! Ty pało głupia, zielona, szmato szujo. Co ty tutaj... Nie buchaj, bo mi zepsujesz. I... Dobra. Uwaga. Ale tu się zajebiście. I tak mi się wydaje. Na pierwszy rzut oka jest po prostu wow. I żelazo nawet. Dobra, tak sobie to zrobimy. Powiem wam, że no to jest kolejne miejsce na zajebisty dom. Kolejne kordy zapisane. Jakby ktoś chciał sobie tutaj założyć, oczywiście beta 1.5.0.1, jak widzicie w lewym górnym rogu. Jakby ktoś chciał, no to po prostu seed to jest pirka, małymi literami. Nie mogę wam tutaj napisać, bo chciałem wam napisać, ale dobra, to już trudno. Pirka, po prostu P-I-R-K-A. Pirka. Małymi literami. Wszystko to jest seed tej mapy. Jakbyście chcieli sobie się założyć w takim miejscu, to naprawdę polecam, bo są naprawdę zajebiste miejsca tutaj, z tego co widzę. O, tam się coś kurna też fajnego wytworzyło, ale ja... O, coś czuję, że tam się osiedlę. Cholera, nie mam jak zejść. Dobra. Aj. Idziemy tam. Tam jest jakaś dziura. Coś mi się wydaje, że ja się zakocham w takim miejscu. Ja uwielbiam takie miejsce. What the fuck? Dlaczego tutaj jest... O kurwa, co się dzieje? Damn. To jest dziwne. To jest dziwne. Ja pierniczę. Herobrain.
Ja widziałem to? Ja myślałem, że to jest cały taki kurna dół wielki, że tutaj mamy jakąś dolinę czy coś. A to takie gunwo. Mech. To ja się tutaj napaliłem na coś zajebistego, a tutaj wyszło gunwo. No dobra, trudno, to idziemy dalej. Idziemy w takim razie dalej, nie przejmujemy się tym, co zostawiamy za sobą. I żyje się dalej, i coś tam, i coś tam, i żyje. Tam jest kaktus na ziemi? Nie, no pewnie jest na piasku, ale... Ale tak wygląda, jakby stał kurde na ziemi. To jest w sumie całkiem śmieszny widok. Dobra, tutaj widzę, jest też coś fajnego, ale to już nie jest aż takie fajne, nie interesuje mnie to aż tak, ale naprawdę fajne. No, fajne, fajne, fajna rzecz, ale ja bym się tutaj nie osiedlił, ale... Jakby ktoś się osiedlił, to w pełni rozumiem. Czekajcie, bo tutaj jest jeszcze jakieś fajne takie... A, mech, taki kibelek chyba. O, tam jest takie fajne oko, ale to tam. Mech. Idziemy dalej. Mam nadzieję, że znajdę tutaj coś fajnego. O, tutaj widzę jakąś... To jest dziura, czy to jest czarnowce? Dziura. To spoko. To zaraz zobaczymy, zajrzymy tam do tej dziury. Ciekawe, jakie tam potworki znajdziemy. Chyba, że to jest tylko taki bug. Mech. O, ale... O, fucking hell! No zajebiście. O, fuck, dwa są. Są dwa. Dame. Fuck. Napierniczam. Dlaczego ja słyszę odgłosy tego? Czy to są odgłosy spawnera? Czy mi się wydaje? Czekajcie, stop. Stop, trzeba coś zjeść. Znowu zjeść. Dobra, jeszcze może nie. Napierniczam. Dobra, zabiłem go. Napierniczamy. I co, i koniec? Kunic. Mech. Dobra, wydobędę sobie troszeczkę węgla, bo może mi się niedługo przydać. Z tego co widzę, no to troszeczkę tych pochodni zużywam, a węgla nie mam dużego zapasu, więc sobie po prostu wydobędę. I będę go miał przy sobie. Ile mamy minut? 22 minuty. Wiecie co? Myślę, że to jest idealny moment, żeby zakończyć ten odcinek, więc tak, jeszcze raz was bardzo serdecznie proszę o to, abyście mi powiedzieli, czy mam kontynuować tę serię i w ogóle, jeśli kontynuować, to co mam w niej po prostu robić, bo ja mam kompletnie nie mam pomysłu na tę serię, więc ja się skłaniam ku zakończeniu tej serii, ale jeśli dacie mi jakiś naprawdę fajny pomysł, albo dacie znać, że nawet takie włóczenie się, takie jak teraz, wam się podoba, no to naprawdę zostajemy przy odcinkach, z tego oczywiście tylko jeden w tygodniu, bo więcej mi się nie chce po prostu. No i tyle więc, to było na tyle w tym odcinku, jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie, zapraszam was do komentowania, subskrybowania, lajkowania Facebooka, jeszcze raz, kurna, po raz 10, wielkie dzięki za oglądanie, na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku, siema!